Samsung Galaxy S6 Edge Plus, czyli ni mniej, ni więcej, tylko powiększona wersja flagowca z marca tego roku. Smartfon na pierwszy rzut oka bardzo wygodny jak na swój rozmiar, bardzo również lekki, zaskakująco lekki nawet powiedziałbym. Oczywiście prezentuje się świetnie, bo wygląda niemal identycznie jak Galaxy S6 Edge. Tutaj widzimy zagięte rogi ekranu, czyli właśnie znak rozpoznawczy tej nowej serii smartfonów. Funkcjonalność zagiętego ekranu została podobno w S6 Edge Plus rozszerzona w stosunku do zwykłej S6, bo rozsuwamy tutaj menu, z którego możemy wybierać nie tylko listę przyjaciół, tak jak było to poprzednio, ale też aplikacje choćby. Tak, tutaj widzimy, to jest Apps Edge. Poza tym w środku znajdziemy dokładnie to samo, co było w Galaxy S6, co wcale nie jest rzeczą złą, bo przecież S6 to wciąż jeden ze zdecydowanie najmocniejszych smartfonów na rynku. Z tym, że S6 Edge Plus wyposażono w aż 4 GB pamięci operacyjnej. Poza tym jest to dokładnie ten sam smartfon, tylko troszkę większy dla miłośników fabletów. I cóż, moim zdaniem naprawdę pierwsze wrażenie świetne.